Mariusz Szwonder, leśny doktor. W pewnym wielkim lesie pan Dzięcioł jest doktorem. Tam bada i leczy zwierzęta różne chore. Pacjentów ma wielu. Przyjmuje ich z radością. Przyjrzyjmy się razem dzisiejszym jego gościom. Po radę przychodzi zatroskana wiewiórka. Doktorze, Dzięciole, bardzo swędzi mnie skórka. Pan doktor maść wręczył swej pacjentce wiewiórce. Powiedział, pomoże to każdej chorej skórce. Następny w kolejce jest kudłaty niedźwiadek. Doktorze, brzuch boli mnie, kiedy zjem obiadek. Słysząc to, rzekł Dzięcioł, oj, oj, panie niedźwiadku, proszę jeść po prostu troszeczkę mniej obiadku. Zaraz po niedźwiadku przylatuje wróbelek. Mam ja od niedawna mały kaszelek. Uśmiechnięty Dzięcioł pocieszył tak wróbelka. Do zdrowia wystarczy syropu łyżka wielka. A co robi doktor, gdy chorób nikt nie miewa? Zwiedza nowe strony i obstukuje drzewa. Czytała Teresa Budzisz-Krzyżanowska.